Siema, witam was. Chcieliście, żeby coś tam nagrać, to nagrywam. Wróciłem sobie aktualnie właśnie ze szkoły, dosyć niedawno. Przyjechałem sobie tutaj do siebie na wieś. Tak właśnie się prezentują LEDy, które ostatnio zamontowałem. To jest przód. Tak świeci tył. No i będziemy sobie weźmiemy pługi i trzeba będzie nasmarować olejem odkładnie. No i schowamy sobie do stodoły pod dach. Pokażę wam, co tam w stodole, bo troszkę też się zmieniło. No i widzimy się później. No i złapałem sobie pługi tak w chwytaka, wiozę sobie je na podwórko, przesmaruję odkładnie olejem, stawię pod dach, no i tam będą sobie stały do następnego orania. No i zaraz się widzimy z powrotem. Pług już na miejscu, schowany pod dachem i no, coś innego teraz porobimy. No i mamy, można powiedzieć, prawdziwą już zimę. Spadł taki pierwszy lepszy śnieg. No co, chciałem wam pokazać przyczepę moją, którą ostatnio kupiłem, tą do remontu. Wstawiałem tam na społeczność. Jest ta na małych kołach. Nie ma tutaj burty, bo jest oberwana. Mam ją, ale ona się zbytnio nie nadaje. Kupiłem już do niej drugie burty używane. Będę zakładał. No i co, no w stanie jest takim, jakim jest. Nie jest najlepsza. Nie jest też najgorsza. Ma prostą ramę, co najważniejsze, tam są jakieś niedomagania, ale tak ogólnie jest w miarę prosta. Tu jest ta druga moja z papierami, tylko tyle, że na dużych kołach, ale to jest ten sam typ przyczepy, tylko ta już miała robioną podłogę i miała robione burty. A tutaj dopiero tym się będę zajmował w najbliższym czasie. No i co, no i coś tam jeszcze dzisiaj porobimy. Bo chcieliście, żeby coś tam wrzucić i żeby coś tam nagrywać, no to mówię, coś tam sobie nagram. No i tyle, do później. No i co, zaczynam sobie powoli troszkę remontować przyczepę. Będę zdejmował burty. No i co, podśnieżam sobie troszkę podwórko. Będę zdejmował burty. Trzeba będzie zwalić podłogę, bo podłoga się nie nadaje, jest dziurawa, jest do wymiany. Tu już zacząłem sobie obcinać śrubki, bo nie można ich odkręcić. Pozwalam burty. Burty tutaj, te co są, trochę się poprawi. Podspawa gdzieś tam podleczy, pomaluję i te zakładam z powrotem. Tam leżą przy drzewie burty, które kupiłem do niej. Tamte też troszkę trzeba poprawić, bo są używane, nie są nowe. No i będę zakładał je. Tu ładujemy sąsiadowi belki. No i wczoraj wieczorem jeszcze udało mi się zwalić burty, praktycznie podcinać podłogę. Jeszcze niewiele zostało do odcięcia podłogi. No i co, trzeba będzie troszkę tu poprostować niektóre rzeczy, poprawić, podspawać. No i co, najprawdopodobniej ją wyczyścić, dobrze umyć jakąś chemią. Piaskować raczej nie będę, dlatego że piaskowanie to jest troszkę za drogi interes jak dla mnie. Przyczepa ma być tylko dla mnie, nie tam na żaden handel, nie dla kogoś, na własny użytek, więc nie będę piaskował. No i co, umaluję ją spód, czyli ramę, i tutaj tak jak aktualnie widać tą pakę bez burt na czarno. Koła, czyli felgi, pójdą na szaro, a burty na pomarańczowo, jakieś tam nalepki się da, napisy. Fajnie, co mnie cieszy, dyszel jest prosty, nie trzeba go prostować.
No i obiecałem, że coś jeszcze tam pokażę ze stodoły, co tu się zmieniło. Tu stoi czerwona 60. Długi chwytak. Moja. I co, tam stoi rozsiewacz, owijarka, trzepak, kosiarka. Tutaj jakieś tam kurcze duperelki. No i tak to więcej tam się nic nie zmieniło. Wszystko jest po staremu. No i to chyba byłoby na tyle w tym odcinku, zlepku wszystkiego. No i koniec, no. Coś tam się znowu nagra i coś się wrzuci. Na razie.